Nice. Nice. Dzień dobry, wieczór. Dla wszystkich, którzy tu przybyli. I tak... dajcie mi tu jeszcze małą chwilę, muszę podejrzeć parę rzeczy. Nic wielkiego, dobra. Wszystkie parametry pod kontrolą. Wszystko działa prawidłowo. Brawo ja, nie zepsułem. I tak, napisy chyba można już wyłączyć. I tak jeszcze chwilę posiedzę, czekam. Ale tak. Witam ponownie w starym mailu. Nie wiem, czy jest coś do dodania więcej na ten temat. Jeśli ktokolwiek się pojawi, to zapewne wiecie, dokąd to wszystko zmierza. No i tak. Jeśli nikt nie przyjdzie, to też się nie będę dziwił. Ale tak. Najpierw chcę tylko pomarudzić, że znowu zabrakło mi rzeczy do robienia w życiu. I wystuprocentowałem już wszelkie zadania, które chyba istnieją w obecnej wersji. Okej, okay, dobra, ty tu jesteś, tak, tak, oczywiście. Ale tak. Dzisiaj, jako że już nie mam więcej rzeczy niż w sensie żadnych zadań do robienia, to plan jest oczywiście bardzo prosty. Symulowany wszechświaty. Osiągnąć w nich jak najwięcej. A gdy dotrę do... jakby tutaj to określić? Cegłówki, ściany, przepaści, jak wodek zwał, który nie jestem w stanie przeskoczyć. W tym momencie po prostu idziemy do zakładki jakże takiej wspaniałej i po Jingyuana będziemy nadal warpować. A na dzień dobry, żeby nie było, że nie, puszczamy 3 bilety na standardzie. Będzie coś pięknego, czy nie, co się zaraz przekonamy. Typowo, więc... chciałem powiedzieć, że niczego nie będzie, to proszę. Mamy nowego lightcona dla Hunta, więc zapowiada się dosyć fajnie. Tutaj nic, więc możemy przyspieszyć. Dosłownie nic. Nie, nie oddam. I ostatnie na dzisiaj nic. Okej. Okay. Chciałem w sumie ostatnie na teraz. Na dzisiaj to trochę za dużo powiedziane. Jak mówię, jeśli chodzi o samego generała, do niego będziemy wysyłać to wszystko po tym, jak się pomęczy już ze światami. I przy okazji ocenimy jeszcze, co my tu mamy, swordplay. Za każdym razem, kiedy... okej... okay. Okej... okay. Za każdym razem, kiedy uderzamy po prostu... tak, wiem, że to jest dla sus. Dla sas, właśnie widzę. I to jest świetne. Osobiście, nie mam sas, ale już to mówię. To jest świetne. Po prostu tłuczymy w kółko jednego gościa swoją bronią i w ten sposób coraz większe obrażenie zadajemy. I teraz nie wiem, jak to do końca będzie działało, ale tu pisze each time the wearer, czy jakkolwiek, hits the same target. I teraz pytanie brzmi, czy to oznacza, że każdy atak, jeśli dajmy na to robi się jedną skillem, dajmy na to 3 trafienia, każdy kolejny już będzie lepszy, lepszy, lepszy? Czy dopiero po tym, kiedy skill się skończy, dostaje się ten bonus 8%? A, sprawdź, kogo mam.
Jeśli to jest ktoś nowy, to okej. A jeśli nie ktoś nowy, to okej, to też okej. Ale okej, widzę, że nic nowego tu nie ma. Wszystko, co wiedziałem. Ale okej, wypożyczasz sas. I to jeszcze z signaturem dla Donhenga. Okej. Piękne po prostu. A reszta kolekcji typowa. Myślałem, że będziesz chciała się flexować swoim generałem, ale okej. Skoro chcesz się flexować sas, to sas też możesz się flexować. A teraz bez zbędnego mordzenia. Na potrzeby tego, żeby mieć to zrobione, oczywiście mam zaliczone. Ability tree nie jest zbyt rozwinięte, bo teraz wszystkie te rozwinięcia są drogie. Herta Store nie zakupiony, dlatego, że nadal myślę, czy by nie wziąć jeszcze tych dwóch, zanim zacznę mojego Distraction maksować. I tak. Dzisiaj bez jakiegoś zbędnego wymyślania, gadania. Świat czwarty. Idziemy na świat czwarty, podbijamy świat czwarty. Lecimy dalej, podbijamy świat piąty. Może nawet szósty, jeśli będę miał farta. O ile jest szósty, bo w sumie nawet nie sprawdzałem. Aż to zerknę. Jest szósty. Tak, więc to jest mój taki pierwszy cel. A drugi, jak już będzie to podbijane, to może spróbujemy się męczyć z wyższymi poziomami trudności. Chociaż nie wiem, czy one są realne w moim wykonaniu, z moją drużyną. Ale nie ukrywając. Moja drużyna jest dosyć kiepska. No ale dobra. Ale dobra. Też w sumie, jeśli tutaj pokazują takie rzeczy, to może warto byłoby się na tym skupić, a nie tak jak zwykle to ignorować. Chociaż nie mam jak, no bo za dużo czasu by mi kosztowało teraz Dunhanga ogarniać, a innego wiatra nie mam. Chciałbym powiedzieć, nie, nawet nie wiem, czy jest dostępny inny wiatr, ale w sumie wiem o dwóch. O sampu, szamponie tak zwanym inaczej, i o broni. Ale tak, ani jedno, ani drugie nie przychodzi, więc nie ogarnę. Elektryczność, no... Serval. Tingyun. I jeszcze jest Arlan, który też nie chce przyjść. Wiem przecież. Ja teraz spokojnie, wiem. Obie są nieogarnięte, zresztą... Tu chyba mogę zobaczyć, tak. Mogę szybko podejrzeć, no. Tutaj 50 na 60, nie jest tak źle. Gorzej, że ma tutaj late count na 40. Czemu to wyłączyłem? Nie mam pojęcia. Ale tak, relikty totalnie zaniedbane. Eidolonów. Faktycznie mam Eidol na jedynkę. Miałaś rację, siostra. Ale tak, tutaj właśnie jedynka. Wszystko na jedynce. Nic nie mam dla niej. A Serval niewiele lepiej ogarnięta. Przy czym mam co prawda dużo dla erudycji, więc mógłbym trochę to poogarniać, ale... Czy ja to w ogóle chcę zrobić? To jest dobre pytanie. Jeśli mamy 4, nie planuję jakoś za bardzo używać Serval na obecny moment. Chociaż nie tego i tak będę musiał się zastanowić, bo... No, lustro zaczyna do mnie wymagać już dwóch drużyn. Więc tak. Okej, rozumiem. Może i tak, ale... To jest... Bardziej ogarnięty niż myślałem, a jednocześnie mniej ogarnięty niż myślałem. Tutaj nic nie mam, no... Jeśli miałbym ją nie wybrać, to powiedz, jakiego late count nadać. Naprawdę, jakiego. Herta niestety zbyt polega na... follow-upie. Żeby brać ją, kiedy nie mam nic pod follow-up, no bo... Tutaj... Ultimates. No okej. Tylko nie jest to najlepsze. Potem tutaj to... No, uniwersalnie okej, ale... Trochę słabe. A potem są trójki. Znowu, ultimate. Tutaj po prostu skill daje energię. Co też nie jest aż takie potrzebne. Ultimate, no po prostu nie mam niczego, co bym mógł zaoferować dobrego. Zatem to nie to, czego potrzebuję. Tutaj okej, mam niby cokolwiek. Ale z Dunhangiem są inne problemy. Po pierwsze to, że jeszcze... No, a nie, ma dostęp do 50. Nie ma właśnie tego, że to da się szybko nadgonić. I tu jest totalnie zaniedbany, a dla Hunta nie mam niczego. Wszystko, co mam dla Hunta, leci na Seal. A ona i tak jest zaniedbana. Pewnie dlatego, że próbowałem za wszelką cenę farmić porządne artefakty
dla Asty i przykład dla Welta. Co niestety skończyło się, zaraz wam pokażę na czym. Na tym. I tym i innych tym podobnych pięknościach. Ale niestety większość z nich nie jest dobra, no proszę. Nie zapowiada się najgorzej, ale to też nie jest dobre. No rozumiem, rozumiem. Potem tutaj kolejne, no to jeszcze jest akceptowalne. To ujdzie. Ale to są nadal czwórki, nie są to dobre rzeczy. Potem to jest chyba szczyt wszystkiego, co mi się udało. Wszystko, co po prostu mi się udało dobrego wyzbierać z moich w ostatnich dniach podejść za nawet więcej niż pełną energię. Serio, potrafiłem 2-3 pełne energie wyrzucać. To, co tutaj widzicie, to jest jedyne, co sensowne mi po prostu jako tako zostało. Więc tak, po prostu próbuję. I tak, wiem, że to jest kopium. Nie musisz mnie tego odinformować. Tylko po prostu mówię, że mam zaniedbane postacie teraz z tymi z talentami, czy tam trisami, jak znowu tak zwał, bo próbowałem artefakty zbierać. A niestety, jak to się nazywało? Hall of Corrosion, czy tam, nie wiem. No ogólnie TTT od właśnie, od reliktów. Mnie nie lubię. Ale dobra, tak czy inaczej. Zarzućmy już nie ta kolejność, tak. Zarzućmy typową drużynę. Zerknę jeszcze tylko, czy da się może coś podbić tutaj. No ja bym się dał, ale czy to ma sens? No dobra, w sumie jeszcze za dwa to mogę. Bo dwójka to tania rzecz. Okej. Okay. A taka podstawowego już mnie nie ulepsza. Silny niestety nie można, tutaj też nie można. No i Welt też nie można. Ale akurat jeśli chodzi o Nihility, to powiem szczerze, z premedytacją teraz tego nie farmię. Za dużo po prostu już uwagi poświęciłem Weltowi, żeby ciągle dofarmiać więcej, 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 więcej. No i teraz dobre pytanie, którą ścieżkę chcę wybrać. Do opowiadania z Forgottenem szóstką. Ja akurat jestem teraz na 11 i właśnie 11 będzie wymagała do mnie dwóch drużyn. Czego nie jestem w stanie na razie zapewnić, bo nie mam Nataszy dobrze ogarniętej. Ale tak. Żeby to przejście było bezpiecznie. Mamy opcji dużo dobrych. Preservation, zawsze świetna opcja. Nie ma co się oszukiwać. Po prostu... No tarcze. Tarcze, 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 tarcze i jeszcze raz tarcze. I te wzmocnienia pozwalają ratować sytuację, patrząc na to, że Trailblazer, no nakład na wszystkich, ale są one dosyć niskie. Remembrance, teoretycznie dobre, praktycznie niekoniecznie dobre, bo nadal nie mam nikogo, kto będzie mógł fajnie zamrażać. I okej, niby efekt Resistance zmniejsza i to zapowiada się dobre, ale jak się potem patrzy na resztę, to wszystko jest po prostu pod freeze, co jest takie trochę dziwne, więc odpada. Hunt to Hunt. Nic za nic, to po prostu jest dobre. Destruction. Zapowiada się też nie najgorzej przez stracenie życia i tym podobne rzeczy. No i następny Elation. Świetne, jeśli ma się follow-upy, których nie ma. Znaczy mówiąc, zostały te trzy opcje. I osobiście... Chyba to bym zaryzykował z Destruction. Akurat Destruction chyba nigdy nie brałem jako moją główną ścieżkę, więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie. I okej, okay. Pierwsze wczytanie świata numer 4. Zaczynamy z tym, wybieramy Curio. Oczywiście, bo one są tutaj potężne. Więcej nagród z psuwalnych. A, okej. Okay. Dobra, spokojnie. Nie musisz mi się tym chwalić, tłumaczyć, nic. Tak czy inaczej. Dziab. 20 fragmentów, mam tu do czynienia, nie mają wspólnego elementu, więc po prostu dzikać. Jednemu może przebiję. Okej, okay, Sila. Dobra. Co się mówi, że ten świat przynajmniej chwilowo nie będzie wielkim wyzwaniem i... Mamy nowego Eona. IX, albo 9, albo... Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ale tak. Z jakiegoś powodu jesteś natychmiastowo wessany w ciemność. W tym polu grawitacyjnym, gdzie wybrzuszenia czasoprzestrzeni
wyrastają do granic. Trochę mnie rozproszyłaś, ale tak. I nic. Nawet nie materia czy światło może uciec. Czujesz się pochłanianym przez jakiś czarny płyn. Morze ciemności. Twój zmysł słuchu i zapachu są odcięte. I wszystko zaczyna się wydawać takie oddalone od ciebie. Hej, co się dzieje? Słyszysz głos Herty. Coś jest nie tak z swoimi falami umysłowymi. Hej! Próbujesz wyprostować swoje palce, ale trzeba sięgać palcami, ale nadal nie możesz dotknąć tego rozległego, mrocznego morza. Czujesz się jak... I to trochę dziwne. Kawałek smaru pływający na czarnym morzu żałości. Rozchmurz się, Starki. Wydaje mi się, że X, a on nicości, się pojawił. To nie są nicością, więc system nie może wykryć jej pojawienia się, mówi Herta. Twoja duchowość jest dotknięta, bo X jest blisko ciebie. Masz sens. Jesteś niesamowitą osobą. Kochają cię i darzą szacunkiem. Przynosisz światło i przyszłość do naszego świata. A teraz szybko. Graj, szybko. No oczywiście, Herta. Głos Herty przeprowadza twój rozproszony umysł z powrotem. Więc obchodzi się tylko uniwersum, bo nie obchodzi cię ani trochę. Zapomniałam. Mówi... Przeprosiła tak, bez emocji. Wybacz za to, że wprowadziłam cię do dosyć niekomfortowego stanu. Daj mi sekundkę. Zaraz zbiorę więcej danych na temat X i potem pójdziemy w dobrym kierunku. Przynajmniej wyciągniemy cię natychmiastowo. Wstrzymujesz oddech i próbujesz pozostać skupionym. Wydaje ci się, że możesz w stanie usłyszeć bezdźwięczne sylaby głęboko w pustce. To ich głos. Patrzysz wokół i wiesz, że są blisko, ale nie możesz zobaczyć ich obecności. Może są tuż przy twoim uchu. Już niebawem twój umysł zaczyna, czy twoja duchowość zaczyna się rozpadać. Przestań, Starki! Nie wytrzymasz tego dużo więcej, Herta powtarza. Umysły ludzi pękają, kiedy są blisko X. Ale X chyba tego nie robi celowo. Dzięki za twoją ciężką pracę. Świetnie się spisałeś. Dobra. I odblokowaliśmy Nihility. Świetnie. I teraz co my tu mamy? Piekło jest z innymi ludźmi, ale dobra. Kiedy powstać przełamuje słabość wrogów? Nie będziemy chyba tego za często robić, niestety, patrząc na to, co wybrałem, ale okej. Inni też będą mieli przełamaną słabość. Świetne! Kiedy przełamiemy odporność, to jest szansa na dostanie dodatkowego... dodatkowe... obrażenia w czasie, a tutaj lepiej przełamujemy. Na razie wezmę po prostu zwiększenie skuteczności przełamania. Będę się takie bezpieczniejsze. Oczywiście późniejsze jest to ta druga też opcja. Pierwsza w sumie, którą czytam, była też świetna. No ale lepsze przebijanie tego pozwoli nam teoretycznie dużo bezpieczniej, lepiej i w ogóle pokonywać większość wrogów. W ogóle ciekawa sprawa. Tak, teraz z tym walczę. Okej, dobra, dzięki za informację. Ale tak, jak tak tu patrzę... Ci wrogowie to jest strasznie papierowaci. Zdecydowanie bardziej niż ci w open worldzie. Przynajmniej u mnie obecnie. Znaczy dobra, ja chodziłem po tym... Zięciu czegoś tak, no... Ogólnie po prostu po trzeciej krainie. A tam, no nie ukrywając... ciężko ocenić.
rzetelnie silność wrogów, patrząc na to, jakie tam dziadostwa łażą. No ale ci naprawdę są jakoś tak dziwnie słabi. Może tamci są po prostu dużo wytrzymalsi niż w innych krainach, ale... Znowu czuję się zawiedziony słabością tego wszystkiego. To jest jedyne sensowne. Dobra, lecimy. Okarens, komut. Szczerze, Okarens za często nie robię, więc wezmę specjalnie, dlatego żeby była różnorodność. Przy okazji zgnieciemy siłą grawitacyjną te wszystkie te beczki. Pozarabiam trochę i co tu mamy? Okej. Okej, jakieś wydarzenie. Okej. Okej. A już to chyba mieliśmy kiedyś. I mogę powiedzieć, że tutaj się to weźmiemy, dostaniemy prawdopodobnie znowu to samo, przynajmniej tak podejrzewam, czyli negatywny efekt, który będzie powodował, że ciągle będziemy... Nie, random negative cure, czyli jakieś losowe negatywne. To wezmę to szczerze, bo wiem, że to jest głupie. Okej. Okay. Czyli te losowe negatywne po raz kolejny jest zegarem. Ale tak, inne rzeczy po prostu będą droższe do ulepszania, niestety. Ale okej. Okay. Kolejny okres, poczemu nie? Omijajmy jak najwięcej walk. W ten sposób będę miał mniej błogosławieństw, ale tak. Okej. Okay. To też już było kiedyś. Stracimy większość życia, ale dostaniemy 3 gwiazdkowe. Może będzie coś dobrego. Okej. Okay. No, tak jest, coś może być. Zawsze to jest dosyć dobre. Będziemy mieć więcej ataku i obrony. Okej, okay, akurat się poroniłem tuż przed elitą, super. Z kim będziemy walczyć z tym? Okej, okay, jest to dziadostwo. A to oznacza jedną rzecz. Najpierw zacząć jako... żeby szybko przebić tamtemu dziadowi na słabości. O, no, z dziadom. Jednego jest w stanie tym szybko. A drugiego rzucimy bursta. Przepraszam, ultimate'a. I w ten sposób będziemy miał okazję jeszcze, żeby ich tutaj może... spowolnić. A! Od razu dobiłem. Dobra. To jeszcze to zwykły atak, żeby nie przesadzać. Rzucamy tak. Spowolnienie, super. I tak niestety się ruszy. Coś piękne, piękność spowolnień. Okej. Okay. Wykończmy. Mamy przynajmniej spokój. I kolejny raz w ten sposób. Raz, dwa, tak. Ty zarzuć swoją blokadę, bo czemu nie? Raz, dwa. Dobra. Weld standardowo. Ok, jakieś 9 ładunków. Cokolwiek to oznacza. Aktywujemy ultimate od Bailu. I piękna sytuacja, w której już prawie wszyscy są w pełni zdrowi. W pełni żywi. Okej. Okej. I teraz mamy 3 ładunki. 7 ładunków. Ile zdejmiesz Welt? 1. Da się zdjąć w ogóle wszystkie w takim wypadku? Kiedy nieważne ile uderzeń generuje atak, to i tak zdejmuje jeden ładunek? Nie no, chyba to większość po prostu postać musiałaby mieć niesamowitą prędkość, żeby to robić. Po prostu, no, szczerze mówiąc, nie widzi mi się to, żeby te wszystkie ładunki usunąć. Ale.
Tak czy inaczej. Raczej jesteśmy już na wygranej pozycji. W tej walce przynajmniej. Więc dziękuję. Battle is over. Piękna sytuacja. Wszyscy dzielą się obrażeniami. Nie. Nie jest to najlepsza opcja. Jeśli pokonają wroga, to następna akcja jest od razu przesuwana naprzód. A tutaj się weakness breaka zrobimy. Nie, to jest lepsze. Dobicie wrogów jest bezpieczniejsze niż to. Zwiększamy idol na jedynkę. Potężny efekt. Immensifier. Czy mam coś dobrego tutaj? Nie widzę tu aż takich wspaniałych rzeczy. Wezmę jedno tylko tutaj. Po to, żeby mieć cokolwiek, ale raczej bym się aż tak nie śpieszył po prostu z wydawaniem na czwórki. Czyli kiedy mogę już gromadzić piątki. Tak, 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 oczywiście. Herta, tak, standardowo. Ulepszamy dwa błogosławieństwa. Nie, jedno Curio. Okej, to nie jest aż takie potrzebne. Jakie teraz mieliśmy Curio? To jest fajne, to irytujące to. A zaryzykuję, zobaczę, wziąłem coś fajnego. A artefakty elektryczności? A nie na poziomie. Jeśli nie masz ich teraz dostępnych, to oznacza, że musisz z Beleobog dostać się na następną krainę. Bo nie wszystkie są po prostu tutaj dostępne. Ja wiem, że wszystkie są po prostu dostępne, to tak po prostu. Ale elektryczność chyba jest tutaj z zestawem rycerza, jeśli się nie mylę, czyli pod defense. To znaczy, że to będzie na dopiero właśnie już tam dalej. Okej, okay, to bierzemy to i zobaczymy, na co nasz głupi zegar się przelosuje. Okej. Okay. To chyba już było, tak. Mhm. To nie najlepsze, ale niech będzie. Efekt hit rate nie najgorsze. Nieprzydatne, ale niech będzie. Okej, okay. Mamy jakieś nowe rzeczy, fajne. A potem speedrunować bez przesady, to strasznie szybko odblokowujesz. Jedna z pierwszych rzeczy dostępnych tam na następnej krainie. Znaczy tam w tym następnym wszystkim chociaż. To co jest takie istotne, to że nie pamiętam, czy nie trzeba jakiś sporych dawek poziomów zdobyć tutaj potem. Ale tak, okej, okay, jakiś glitch znowu. I dobra. Bierzemy oczywiście glitcha, jednego z tych nowych glitchy, bo tego już mieliśmy. I jak tego glitcha zaliczymy, to będziemy mieć fajne efekty. Mhm. Trzy bitwy. Mhm. Okej, okay, czyli tutaj będziemy mieć przyspieszone ruchy. Mhm. Ale tam nie ma co robić już. Przecież mówiłaś, że pokonałaś kokolwiek, więc tam już więcej nie ma prawie nic do robienia. Okej, okay. Ale teraz tak, co my tu mamy? Szybsze generowanie tego. Będzie bardzo cenne, jako że potrzebujemy bardzo dużo tego. Więc tak na razie będziemy mieli przez trzy walki droższe, a potem będziemy mieć podwójne generowanie, więc Trailblazer muszę... Znaczy Trailblazer będzie musiał nam po prostu generować dużo, dużo więcej teraz. Bail będzie musiał mniej leczyć, a częściej też robić podstawowe ataki. A potem... A potem będą sobie po prostu się cieszyć z tego, że mam nieskończoność ilość na tych właśnie energii. Dobra? I więcej już nie użyjemy skillów. Jej. Niestety. No dobra. Na szczęście to będą jakieś zwykłe walki, bo jesteśmy tuż po boss fightcie. Rzucamy oczywiście weltem skilla. Bo nie ukrywajmy. Chociaż skill, tym podobne rzeczy są też przydatne dla seal i tak dalej. Tam sili. Będę na nim mówił różnie naprawdę. Musieli tego przepchnąć. To jak sam zauważyłem, Weltem pod normalny atak się pewnie nie da grać. U seal
czy innych, okej, okay, normalny atak zawsze jakoś sobie zadziała, ale... Weld aż za dużo traci, używając normalnego ataku. Głównie dlatego, że ma talent, który powoduje bardzo ciekawe rzeczy. Że jak dobije, znaczy nie jak dobije, tylko jak bije wroga spowolnionego, to zadaje większe obrażenia dodatkowe. A w przypadku, kiedy ma się to na skillu, to wszystkie trzy trafienia skilla potrafią aktywować ten efekt. Dobra, to. Będziemy szybciej mieć jeszcze akcję. Fajnie. Crit rate większy. Nic lepszego nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Kolejna walka taka. O proszę, to już na tej planszy od razu naprawimy glitcha. To jest fajne. Dzięki temu nie będę musiał się przejmować tym, że za dużo tracę akcji na te, na zwykłe, no, takie głupoty jak właśnie tutaj atakowanie. Dobra. Wygląć ich sil. Wiesz, natura sil. I za to ją uwielbiam po prostu momentami. Okej, tym razem mam coś nowego. Efekty te zadań zapraszam będą dłuższe. Szczerze, co jest lepsze? No, zawsze jak to się trafi, to przynajmniej będzie trochę dłużej trwało. Nie jest to może najlepsze, ale tak. O, i tu mam coś nowego. Nawet jeśli to nic najprzydatniejsze, to przynajmniej mam nowe. A lubię zbierać nowości. Okej. Okay. A z kim mam do czynienia? Każdy jest podatny na coś innego, więc oczywiście, że imaginary weakness. Well, ten... No właśnie, w sumie co się męczę. A nieraz jeszcze tego nie użyję. Mhm. Da. Siostra się tutaj będzie Klarą zapisać na czatach. No tak jakby wiem, bo przecież robił, miał więcej spotkań z Klarą niż ty. Bo wszystkie możliwe zadania, które istnieją, już mam wykonane. Podkreślam po raz kolejny. Na szczęście niedługo powinny przyjść następne. Ale no. Chwilowo tak. Niech będzie to. Jako, że idziemy pod Destruction, to zbierajmy Destruction. Zadaję ogniste obrażenie, co ciekawe, ale okej. I dobra, udało się to, więc teraz idziemy na bitwę. Bo bitw przez długi czas nie robiliśmy, to teraz lepiej porobić. Żeby nie mieć aż za mało potem błogosławieństw. Tak będę miał za mało, to będę, będę płakał, że nie daję rady z bossem czy coś. Aktywować od razu, czy nie? A czemu nie? Aktywuję. Spodziewałem się jakiegoś bardziej epickiego efektu, ale może być. Okej. Okay. Dobra. 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 Okej. Okay. There is no other choice. E? Jakie star babcie? Co ci chodzi? Ale no, podoba, podejrzewam, że chodzi o stare babcie, nie star babcie. Ale... Czemu bronie miał być taką osobą? Bo chyba nie rozumiem, co ci chodzi. Nie, ale naprawdę, siostra, wytłumaczę, co może chodzić, bo tego nie rozumiem. A teraz tak... Zobaczmy, co tu w ogóle mamy. Mhm. Dobra, co z dobrym wyborem? A tutaj... Oczywiście, że to. Będę zbierał dużo destrukcji, a w ten sposób możemy mieć jeszcze dodatkowe ataki za to, więc świetnie. Brawo! Brawo, brawo siostra, jestem z ciebie dumny. O i przy okazji patrz, glitch, zupełnie jak ten, który ciebie wkurzał. Tego samego typu dokładnie. Ciekawe, czym się zgliczował tym razem. I tak, nie ma co oszczędzać się na punktach. Trailblazer tak wystarczająco dużo by ci ich generował, żeby zaspokoić potrzeby wszystkim. No, on i w sumie Bailu, bo Bailu też będzie tutaj asystować.
więc zarówno Seal, jak i Weld by tam mogli na spokojnie się bawić w swoje ataki. Atak podstawowy, czy... Nie, no muszę atak podstawowy, bo już nie mam energii. Smutne. Ciało tarcza. Ale dobra, i tak rzucił w niego i w Seal, więc... To rzecz nie zmienia. Okay. Powietrzne muchy. A co za co będzie? Od razu robimy to. Wszystkie muchy przeżyły, serio. Aj. Zawiodłem się. To bardzo. Na umiejętnościach bojowych mojej drużyny w tym momencie. Skoro wszystkie muchy przeżyły, to oblężenie. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Właśnie w sumie Bajdu zarzuć liczenie. I tak nie masz co lepszego zrobić. A tak to marnujemy tylko energię. To już czeka tutaj gotowa. Aktywujemy od razu to, bo czemu nie? Zawsze dodatkowa obrażonka jakieś. Okej, dobra, zaczynamy chyba w końcu rozumieć jakieś ochoty jego tutaj ten atak. Teraz atakuje trzech, wcześniej tylko było dwóch. To jest Guterres pyskowa, żeby nie było. Ale wydaje mi się, że on atakuje tych, na których jest ten efekt jakby wiatru. Negatywny. Albo wydawało się, że trzech atakował? Nie, mogłem się wydawać, bo... W sumie nie wiem, co bym sobie powiedzieć o tym. Tak, faktycznie, tylko tych, na których jest ten wiatr. Okej. Czyli jeśli by zrobić drużynę, która jest w stanie to usuwać, czyli... Przecież usuwać efekty z mojej drużyny. To co, ten jego atak by nigdy nic nie robił? Dobra, jestem ślepy i głupi. Przecież to nawet pisze, że on się targetuje na tych, którzy mają ten efekt. Oj, tak. Świetny efekt. Czy jest coś dobrego, aż tak wyjątkowo? No, to wezmę. Więcej Destruction będziemy mogli dzięki temu zbierać. I mogę wziąć już Rezonans. Ja to brałem kiedyś? Wtedy nie ma tego książki, więc musiałem to chyba kiedyś brać. Wezmę co. Nie wiem, czy to kiedykolwiek się to aktywuje, ale tak. Idziemy dalej. Nie biorę tamtych rzeczy. Szczerze nie czuję potrzeby, żeby brać czwórki. Nie, spokojnie, pamiętaj, że co. Te streamy robię w taki sposób, że na to się nikt nie przyjdzie, nikt będzie tego oglądał, tym to nie przeszkadza. Więc no nie musisz dużo pisać. Ale tak, dobra, typowe. Wezmę oczywiście Curio, albo co innego. Piękne. Nożyczki, które zwiększają obrażenia za każdy zniszczalny przedmiot, który zniszczyłem do tej pory. Albo od tego momentu, który zniszcza. Jeśli do tej pory też, to świetne. Jeśli od tego momentu, to trochę gorzej. Ale tak. I tak staram się rozwijać. Znaczy, rozbijać wszystko. Więc... Nie. Moim zdaniem to jest dobre. Fajne. I dobrze. Może ci się uda, Seal? Nie udało się. W takim wypadku, Weld, rzucasz swojego bursta. Ultimate, a co ja mam z tym burst? Ja wiem, że to jest określenie z Genshin'a, no ale co ja z tym mamy?
Jak gram w Genshin'a, to mówię Ultimate, a jak tu gram, to mówię Burst. Zacznij plączę. Niech będzie, że z czymś się tura, to regenerujmy energię. Transaction nie. A co, jest tego dużo? Bo ja nic nie wiem o tym. Więc ja nawet nie wiem, o co ci chodzi, jakie aplikacje. Ale dobra. Nothing of the witch survive or be destroyed. There is no other choice. So you are afraid of me. Okay. Ciekawe, ciekawe. Lance at the ready. Let me tend your wounds. Wykończ tutaj tą kuleczkę sił. Nie wykończyłaś, oczywiście Welt musi dokończać po tobie. Oj, zawiodłem się sili. Zawiodłem się tu mocno. Uważałem się za potężniejszą kobietę. Bardziej niezależną. Ale okej. Co my teraz tu mamy? Okej. Niech będzie to. Nie wiem, by to działało z Arlanem, ale jako, że nie mam, to też może być takie normalne. Coś, okej, rozwalam tą trójkę, żeby jeszcze bardziej zwiększyć obrażenia. I... Nie mogę tu teraz zobaczyć... Który to był numer? Oczywiście, że nie. A, dobra, to już było ostatnie. Idziemy na bossa tego świata. Ile mam destruction? 7. Mhm. Robimy w ten sposób, będzie tego jeszcze więcej teraz fajniej. I dużo tego mogę, więc... co tutaj było takiego świetnego? Bo tu miałem jakieś takie naprawdę dobre rzeczy. Tylko teraz nie pamiętam, które to były. To jest świetne. To też będzie potężne. To jest... fajne, ale szczerze na tym nie ma co polegać. Zaraz będziemy na etapie, na którym nie będzie się dało polegać na tym. No wiecie, boss. Niestety bossowi tacy są. Efekt hit rates podbije oczywiście. Na dość tylko dla spowolnień weltowskich, to i tak się może przydać. I teraz tak... Jeśli ulepszę dwa szary, to właśnie mogę... Znaczy, mogę dwa szary ulepszyć, albo jeden. Wow. Zacznij głośnić ten motor, aż mój mikrofon tu wychwycił. Słuchawkowy. Ale tak... nie, to nie jest warte uwagi. Niech będzie to, zawsze jakiś ratunek. I w takiej oto konfiguracji lecimy na bossa świata czwartego. Czyli na Swarovga. Okej. Okay. Ogień, prąd, wiatr. I teraz jeszcze jedną rzecz w sumie. Wszystkie debuffy, jakie się da, zarzucamy. No i do boju. Complete. Oczywiście wersja. Czyli dużo bardziej skomplikowana niż to, co się miało okazję poznać wcześniej. Okej, okay, tak zaczynamy zabawę. No to Welt! Dobra. Wykończ robota Welcie. Dziękuję bardzo. Wykończ robota Welcie. Dziękuję bardzo. Wykończ robota Welcie. Dziękuję bardzo. I na Swarovga Welcie. Piękne. Piękne po prostu. I przy okazji ja wiem, że ten Welt nie jest niczym szczególnym jeszcze. Albo w ogóle, że Welt może nie być niczym szczególnym. Spokojnie, ja jestem tego świadom. Ale ja jestem z niego dumny. Uwielbiam gościa, a to jak udało mi się go... przy moich fatalnych artefaktach... ogarnąć mniej więcej. Bardzo zadowalające. Tak samo zadowalająca była moja Sin. Dopóki nie doszło właśnie do momentu, w którym w sumie to Welt jest większym morderstwem bez serca od niej. Dobra, Welt.
To pora na kolejną wieczną turę, w której wyeliminujesz szrobocy. No i dobra. Pierwsza faza pokonana. Wzywa sobie takie jakieś większe roboty. Wredny gościu, niegrzeczny gościu. Ale okej, pozwolę robotom zrobić swoje. Ale to już trochę za dużo. Dobra. Wszystkie ultimate, wszystkie aktywacje, wszystko co istnieje po prostu. Tutaj wiem, że dużo nie zrealizuje, ale zawsze mogę chociaż trochę go zranić. Ładny efekt. Okej. Okay. Baju nie przebija odporności, więc dobrze może być Swaroga. Seal. O, trochę proszę. Zmiękć. Dla Welta. Okej. Okay. Oczywiście. Zaczyna się bawić w swoje sekretne techniki. Dobrze, Welcie. Proszę cię o tylko. Dobij go. Dziękuję. Teraz proszę cię ponownie, też go dobi. Dziękuję. Ten świat... Spodziewałem się czegoś więcej po tym, jak... Chociaż dobra. Chciałem powiedzieć po tym, jak ciężko było w świecie trzecim na poziomie drugim, ale... Nie sobie świadomiłem, że od tego czasu po pierwsze ulepszyłem postacie, a po drugie... Świat trzeci na poziomie drugim wymagał wyższego poziomu niż to, pierwsza sprawa. A druga, tam też nie było trudno. Tam jedyne co to padłem, po prostu na... tym. Jak to się nazywa? Na trzeciej fazie Geparda chyba, albo drugiej, przez to, że miał te tarcze co chwilę. Czy coś? Więc... Po prostu okej, no. Nie jest to takie trudne. Obawiam się, że będzie serio dosyć trudniej. I teraz mówię, nie siostra, co nie jest na celu takim, żeby ci teraz tu pruć dupę, że tobie to nie wychodzi. Czy coś? Nie. Po prostu naprawdę spodziewa się, że to będzie trudniejsze. Ja nie wiem, czy ja to tak po prostu pokonuję na farcie, czy co? Czy jest to combo po prostu Welt plus Seal, który tak ratuje sytuację, czy co? Nie, naprawdę, ja nie mam pojęcia. Easy. Nie odbieram tego, bo nie chcę czwórek. Jeden tylko wziąłem tak, żeby mieć cokolwiek i... I finger every pie? Jakiś achievement, nie wiem co to jest. Ale tak, 2200, gdybym potrzebował. 220 ability pointów. Kolejna herta do kolekcji. Więc tak. Zakładamy do kolejnego wzmocnienia herty, to już jest czwórka, czyli te czwórka to było takie typowe, więc nie będzie aż takie najlepsze. Nie. Nie. Okej, piątka była typowa. To jest fajne. 10% więcej bije jej talent. Okej. Pomijając to, że jest trochę, jak mówiłem, nieogarnięta. A ona będzie potężna. Czy próbuję dalej? No oczywiście, że tak. Szczerze mówiłem, ja chcę szarżować ze wszystkim, z czym się da dzisiaj. Włączyłem streama wyjątkowo wcześniej, jak na mnie. Dwa specjalne artefakty, w jakimś sensie? A, dobra, dobukowałaś, no tak. Nie najgorsza rzecz, muszę przyznać. Nawet fajne są. Chociaż, będą cię irytować. I teraz ci powiem, jeśli chodzi o kulę, jak będziesz farmiła, czy to na Simulated Universe, czy coś. To jest tutaj ten fragment, który powinien mieć Elemental Damage Bonus. W większości przypadków. Nie wiem, czy Physical istnieje. Ale tak, tutaj na tym właśnie zbierasz Elemental Damage Bonusy. Więc czy chcesz, czy nie będziesz musiała robić Simulated Universe, żeby to trafiać. Dobra, tutaj jakieś informacje o Eonie. Z Preservation jakieś nowe informacje. Okej. Okay. Aha, też ma jakieś nowe informacje, dobra. Nanook też nowe informacje. No i pierwsze informacje o X. Czekajcie. All Blessing Off? Czy wy chcecie mi powiedzieć, że ja mam... Nie, ja to muszę sprawdzić, ale... Nie, jakie All? Istnieją jakieś, których nie mam, co...
To czemu mam informację o tych drugich dalej? Tutaj okej, okay, rozumiem. Tutaj okej, okay, rozumiem, no ale... Istnieją rzeczy, których nie mam, a tutaj takie informacje dostaję, które są teoretycznie za odblokowanie all. Czyli jakbym miał wszystkie już zebrane. Dziwne. Ale dobra. Tak czy inaczej. Świat piąty. Poziom 55. No niestety, moje postaci już nie mają aż takich wielkich poziomów, żeby tutaj sprostać. I co się za to dostaje? Hit rate, atak... 25%. Hit rate'a, okej. To może być fajne. A tutaj crit damage, okej. Świetne, też świetne. Nie wszystkie dobre, inne, ale tak świetne. I walczymy tutaj z... Z nią? Serio? Ale z drugiej strony, o nie. O nie. Po pierwsze się nie boję, czy coś, tak trochę szkoda, że ona. Ale z drugiej mówię o nie, bo... No, zresztą co ja będę mówił? Co ja będę mówił? Może sami się przekonamy. Ale tak, dla bezpieczeństwa jeszcze zrobię to. I symulowany wszechświecie, pochłoń nas. Dobra, po co tym razem? Może to... Nie, to wszystko jest damage over time. Czyli nie heal, to się nie skaluje z weltem. Dziwne. Przepraszam, że to nawet wziął dla samego wzięcia. Żeby to kompletować. Zobaczymy. Oczywiście Curio. Oczywiście, że to. Nie, okej, okay, jesteśmy na... Nadal jesteśmy na terenie... Yarlu 6. Był obok dalej, to... Okej, okay, nie jest aż tak źle. Okej, okay, Sheila, wykończ dwóch. Weld, wykończ ostatniego. Dziemki. Okej. Okay. Spójrz w górę, mówi Herta delikatnie. Ktoś naprawdę... Wart tego, by się podekscytować, się pojawił. Okej, okay, Yoshi. Czyli tak wygląda Yoshi. Trochę niepokojąca, a z drugiej strony, no okej. Okay. Podobnie do niektórych innych eonów, naprawdę akceptowalny wygląd. Spoglądasz, widzisz postać z sześcioma ramionami. To się trochę... O, tutaj tego nie rozumiem trochę tego, jakby... Ale tak jakby... Jakoś... No ja to byłoby chyba przyjąć jako tako, że jakoś tak wygina swoje ręce i kości, jakby w jakimś kosmicznym tańcu. Włosy ma niczym... Dasy Magpie... Żeby to pamiętał, czym było Magpie. Wiesz, to jest jakiś ptak. Ale nigdy nie pamiętam, kiedy to jest konkretny gatunek. Ja się pamiętam, ale to jest jakoś... Z tyłu mojej głowy. Zawsze. Sroka. No tak, sroka. No po prostu włosy niczym srocze pióra. Rozkwitające w wszechświecie tysiące gwiazd. Co przypomina ci jakby informacje zapisane w księgach? To Yoshi. Eon Abundance, czyli nie wiem, dostatku, czy jakoś tak chyba to można przetłumaczyć? Aż pomyślę. Obfitości. No tak, w sumie sobie też kojarzę, że obfitości. Żeby nie było sprawdziłem to tutaj na ten... na telefonie. Szybko, ale tak. Eon obfitości, okej. Okay. Trailblaze. Jestem uradowana twoim powrotem. Spogląda na ciebie dziesiątkami tysiąców oczu na swym ciele. Z głosem tak sympatycznym, jakby mówił do ciebie z żałości, czy z żalu. Nie brzmi zbyt radośnie. Jak ciało związane
nam ograniczone limitem, może przekroczyć nielimitowany ocean. Obyś porzucił swe ciężary, swe trudności i został usunięty z cyklu bycia i wyzwolił się z cierpienia. Kiedy kończę mówić, wzywam cię na pożegnanie. Zamarzasz w miejscu, przerażony. Rozciągając swój trujący, skorpion podobny, hakowaty ogon. Delikatnie cię nim dźgają. Widzisz niesamowite sceny przebłyskujące przed twoimi oczami. Pnącza rosną dziko i otaczają swych, nie wiem, tutaj nie umiem tego przetłumaczyć, ale nie będę tego sprawdził. I są tu abominacje i płacz wszędzie. Czy wszystko w porządku? Rozmawiaj ze mną, powiedziała Herta niezadowolonym głosem. Cóż, to okej. Na pewno spotkamy ich ponownie. Okej, czyli Abundance. Zobaczmy, co tu mamy, czyli co mamy tutaj takiego wspaniałego z obfitości. Co my tu mamy? Lepsze leczenie. Kuszące. Po leczeniu możemy uzyskać skill pointa. Bardzo kuszące. Po leczeniu zwiększamy swoją prędkość. Bardzo kuszące, ale najpierw to. Szansa na uzyskanie skill pointa po leczeniu przez Bailu. Niezastąpiona. Dobra. No to lecimy dalej i... jak są tutaj? Tylko te maszyny to Bailu. Sila. Liczę na ciebie. Zawiadłaś mnie. Weld, dokończ roboty. Dziękuję. Nie, ale ta dwójka idealnie się uzupełnia, jak na razie. Okej, nowe od Nihility. Zawsze kiedy damage over time będzie się nakładał, to odzyskujemy HP-ki. Okej. Nie najlepsze, nie najgorsze. Po prostu zbieram teraz Nihility tak szczerze, po to, żeby to zaliczone. Nic więcej. I tak, Sila, pozbądź się mu, bo wiem, że bota niestety nie usuniesz. Wow, to też nie dała rady. Zwykłym atakiem wzmocniętym wszystkim. Naprawdę jest zaniedbana, niestety. To jest rzadsze od obfitości, więc weźmiemy co? Przy leczeniu wszyscy mają zwiększony atak. Idziemy na kombatę. Kombatem tym są muchy. Jakże wspaniale. Zwyczajne muchy. Nic potężnego. A nie, jeszcze są roboty. Dobra. Jak czy inaczej rzucamy Ultimate od Welta, żeby się gdzieś tego pozbyć. Pierwsza mucha usunięta. Może robota też usuniemy? Nie? Więc Welt, dokończ roboty. Dziękuję. Okej. Niesamowite, aż Bail musiał atakować. Rzadkość. Lepsze break efekty. Okej. Kolejny kombat. Chyba będą dwie fale. Nadal nic wyjątkowego. Więc Welt, inicjuj walkę. I dobra. Bill zabić po prostu. Rzeź. Uchwale wspaniałego. Po prostu wszechświata czy coś. Po prostu walczmy. Nie przejmując się niczym. Damy radę bez problemu raczej. Teraz naprawdę... jak chcę sobie powiedzieć? Nie chcę nikogo krytykować. Ani nic, nie będzie wspominał też konkretnych osób, ale... jakby to sobie określić? Słyszałem od paru osób, w szczególności od jednej, straszne narzekania na ten symulowany wszechświat. Jak jest strasznie niesprawiedliwie trudny i w ogóle. Już tak podstawowa forma, nie mówię tutaj o wyższych poziomach, bo o nich nic nie wiem. Ale jak tak tutaj siedzę... po prostu... jak dla mnie to jest proste.
Ja naprawdę nie rozumiem, jak można być problemem, powiedzmy, jeśli się mniej więcej na bieżąco stara być z postaciami, z ekwipunkiem, żeby tutaj sobie z nimi radzić. Okej. Okej, nakładanie efektów na wszystkich wrogów. Ciekawe, że nie healicie jako coś takiego. No harm in trying. Okej. Sila? Właśnie, nie zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Okej. Podostawiali miliony efektów. I to co ma. Okej. Mogło być lepiej. Mogło być gorzej. Ale fajnie, że te efekty w ogóle wlazły. Bo... Znając mojego farta, spodziewałem się, że połowa z nich nie wlezie. A tej proszę. Nawet ten tutaj, ten taki dziad największy dostał te efekty, więc... Dla mnie wielki sukces. Dobra. Sila, szybciej. Bizabi, dokładnie, tak. Mhm. Jesteśmy ranni, więc od razu użyjemy bailu do ratowania sytuacji. Zwiększając wszystko bardzo dużo, relatywnie. Mhm. Tutaj zarzucę obronę, bo czemu nie? I nie mam skill pointów, nie zauważyłem. Szkoda. Ale dobra, przy trochę Welta warto mieć naszykowane skill pointy. Bo nie ma co się oszukiwać. Welt naprawdę polega na używaniu skilla, jeśli chce dobrze działać. Zablokował niestety większość efektów, ale tak, nie jest to tragedia. Okej. Okay. Na szczęście odzyskałem punkta, więc tak. I Welt. Piękne to było. Wiecie, nawet jeśli damage rozdajemy w sumie sami nie mogę nakładać, to jak to nakłada Nihility, jest wystarczające, żeby po całej się krypić Nihility, nawet jeśli nie chce się wykorzystać tego efektu na postaciach bezpośrednio. Okej. Ciekawa sprawa. Okej. I teraz co tu mamy? Dodatkowa aktywacja wszystkich tych tamtych. Dobra, teraz trzy takie opcje. Będę kupona na zniżki ulepszeniowe. Czemu? Tutaj, czy chcę to brać? Może się pojawić złoto tak po prostu nawet na pierwszym poziomie. Wezmę. Mamy z złotego. Pod HP, oczywiście. Nie mogę dać czegoś, co by mi się przydało, co byłoby fajne. Nie, bo po co? Dajmy HP-ki. Tak będzie najlepiej. To się nie jest aż taka tragedia, jakie tu mogę marudzić, ale no. No, preferowałbym dostać coś innego. Okej. Oczywiście, że co. Oczywiście, że co. I tam wiem, że tam można było dać efekt, że każdy z wrogów zawsze dostaje podatność na jeden z żywiołów moich postaci. Ale nie ma po co. Jesteśmy na szóstym, okej, przy okazji przez przypadek, ale znowu udało mi się to ogarnąć. I okej, znowu zbugowany kod. Oczywiście, że wezmę zbugowanego koda. I mamy trzy zbugowane kody. Okej, tutaj tracimy całą energię, kiedy rozbijamy. To wszystko tutaj będziemy dostawać. Dziwny kod. 60% maksymalnego, znaczy obecnego HP tracimy, kiedy rzucamy Ultimate'a. Dobra. Tutaj otrzymujemy więcej obrażeń, kiedy jesteśmy poniżej 50% HP. Mniej, kiedy jesteśmy poniżej tego procenta, jak już się to naprawi, więc nie wnosi zbyt dużo zła, a jednocześnie, no, jest o tyle ciekawe, czy zachęcające, że... No, jak już będę walczył z tym ostatecznym bossem, czyli w tym przypadku z Kawką, to teoretycznie możesz to uratować w skórę moich postaci.
Przy czym mówię teoretycznie, bo... No, nie mam pewności, że to w ogóle będzie potrzebne. No, ale lepiej nie mieć pewności, a i tak użyć czegoś, co może być tą sytuację, niż... po prostu z tego nie brać. Zamiast skończyć coś, co... No, więcej złego zrobi, niż pożytecznego. A, nie będzie to. Okej, okay, jest to świniok. Abundance. Nie wiem, co to dokładnie będzie oznaczało. No nie mówcie, że... Jak ja mogę tak zdamić? Niestety, zdarza się. Ale to było totalne zdramienie. Pomiędzy jeden raz, kiedy pozwoliłem mu celował, bo słyszałem achievement za to, to do tej pory mi nigdy te świniaki nie uciekły. Aż mi się smutno zrobiło teraz, kiedy go zgubiłem. Ale najwyraźniej tak musiało być. Dobra. Pokonujemy dziadów czym prędzej. I oczywiście, że zwolniłem. Zapomniałem, co chcę, że trzeba dla Welta zostawić skill pointa. Let's begin. Teraz bym jeszcze nie zapomniał. I przy okazji wielka sprawa, siostra, jeśli jeszcze jesteś na czatach, to napisz coś. Okej, nie uciekło mi to jednak. Wiem, że chciało uciec, ale na szczęście nie uciekł. Więc jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. No proszę. Zdobyłem jakiegoś achievementa, nawet nie wiem za co. Ale ważne, że go zdobyłem. Dobra, zanim Sylwia jeszcze rzuci to, co oczywiście użyjemy wszystkich ultimate'ów. Cokolwiek to powoduje. Ale no, musimy po prostu tego świniaka pokonać, zanim ucieknie. To może być sporym wyzwaniem, patrzę na to. A może nie będzie żadnym wyzwaniem i jakimś cudem uda się pokonać. No więc tak po prostu, bez problemu. I teraz niestety muszę zwykłego ataka użyć. Bo nie mogę pozwolić na to, żeby Welt nie dostał skill point, tylko właśnie tego. Bo w przypadku Welta to jest za duża strata DPS-a, jeśli... Znaczy DPR-a, nie DPS-a. Bo nie ma co ukrywać. To są rundy, więc... Znaczy T, może być też DPT. Czyli damage per T. Czy round, czy turn, czy runda, czy tura, to... No, wielkie różnice to nie robi, no ale zawsze coś. Oczywiście, że to. I tutaj... Też może być. Tutaj... Okej. Okej. Ciekawe. Czyli jakiś sposób nietypowy ładowania. Ale bierzemy. Czym jest Confusion? Nie tylko co rozumiem tego Toughness Regeneration, ale niech będzie. Dobra, weźmy tą wersję. Na kolejną bitwę. Jest to podejście 7 z 13. I nie wiem, czemu naprawdę... Wygląda mi to prawie że identycznie do tego, co było na świecie poprzednim.
Mam nadzieję, że nie włączyłem przez przypadek znowu czwórki, nie jest piątki. Właśnie, bo Abandons spotkaliśmy, więc... I znowu jakiś efekt. Czy nie efekt, tylko ten jakiś achievement. Zobaczymy, jak wyjdę z tego. Nie przykaz widziałem jakiegoś smroda przy mnie, zielonego. Nie wiem, co on tam robi i po co. Ale jest. Sobie śmierdzi. Dobra. Osłabiłem jak mogłem. Wrzucimy coś takiego. Przy okazji od razu tak. Welcome. Zginąć też w Albaidu, użyć do portowej sytuacji. Okej. Okay. Dobra, broken. Idealnie. Tutaj proszę, Welt. Dostajesz mczonką. Sila, czy ci się uda? Byłbym wdzięczny. Niestety się nie udało do końca, ale nie jest najgorzej. Welt. Pięknie. I dobra. Czaty widzę, że są dead. Siostra pewnie uciekła. A nikt inny nie chce pisać. No, zdarza się. Niestety. Nie ukrywam, jest to trochę... No, delikatnie mówiąc, smutne. Ale nie jakoś szczególnie, bo zawsze wychodzę z założenia, że po prostu tutaj gadam tego monitora bardziej dla siebie. I dlatego, żeby po prostu... jak to się nazywa? Brakuje mi słów, no zawsze po prostu biorę pod uwagę, że po prostu zrobię to bardziej dla siebie, żeby się nauczyć tego wszystkiego i... Po to, żeby czuć się lepiej z tym, że marnuję swoje życie nagraniem gry, jak to niektórzy określili. No tak zawsze coś może z tego wyjąć. Ale nie, dobra. Mimo tego, że to wszystko wygląda dosłownie tak samo, to wydaje mi się, że to musi być jakiś... ten, to musi być uniwersum kolejne. Ja naprawdę czuję teraz takie delikatne zlagowanie umysłu. Tutaj wszędzie jest to samo. Naprawdę wszędzie prawie to samo teraz się dzieje. Okej, okay, trochę inaczej. Ale prawie tak samo, jak mówię. A z drugiej strony... pojawił się to Abandons. Czy załączył świat kolejny, czy nie? Ja już naprawdę się pogubiłem z tym. No i milion różnych efektów się tam zarzuciło na wroga, oczywiście, zadając mu obrażenia. Piękne. Dobra, wykończ go. Miałeś wykończyć, a nie pozwolić damage'owi overtime'owi wykończyć. Dobra, ty masz na szczęście to zrobisz, tak jak cię prosiłem. Okej. Okay. Przejął chyba tak. Przejął, powinien przejąć. Jeśli nie przejął, to trochę dziwnie by było. Na szczęście przejął i od razu dostał kolejne takie celowanie w niego. Okej. Okay. Pięć efektów tego powietrznego. Nieźle. Odleczmy trochę, poczemu, nie? I no, zawsze nie masz, może Welt potrzebuje bardziej tego skill pointa niż Sila. Ek, ty tam dalej. Blokuj. I tak nie masz nic lepszego do roboty ze swoim życiem. Ile mamy? Dwa skill pointy. Czyli mogę spokojnie tak coś zrobić. Nie dobra. Wydaje mi się, że moje postacie, poza tym, że są wystarczająco wytrzymałe, mogą być trochę mało obrażeni.
wybieram. No, idealnym przykładem jest tutaj ten dziad. Bije go i bije i bije, a nadal żyje. Niestety. Pomyśl jeszcze, co będzie za chwilę, jak skończy tego świata. Przepraszam, świata, domaina. Tą bitwę, to wyzwanie. Nie chodzimy sobie na świat, bo tego jeszcze trochę daleko. Okej. I co my tu mamy? Remembrance, Hunt. Losowanie, nie. Hunt. Jak mam coś brać, to wolę mieć więcej huntów. Okej. Oczywiście, że biorę, jak zobaczę, że można dostawać złote, to tak. Atak, HP, Defense, Crit Damage, Effect Resistance. Nie najgorsze, nie najlepsze. Tak to jest określić. Dziewiątka. Lecimy dalej, tak, oczywiście. Curio. Może jakieś nowe będzie? Potężne, świetne. Nie dość, że piękne, potężne, świetne to jeszcze. Nowe. A to, że nowe jest naprawdę cennym atutem. Dobra. Szybko, tylko muszę tutaj zresetować jedną rzecz i... A, niestety. Zaczyna się to, czego się, można powiedzieć, najbardziej obawiam. Wchodzimy na tereny tego ksiancia, czy jakoś tak. Mhm. Okej. Mhm. I co tu mamy? Okej. Ryzykować czy nie? Bo ty, z tego co rozumiem, muszę wszystkich trzech pokonać. Upewniać się, żeby nie uciekły. Zaryzykuję. Okej. Czyli dwa już będą od razu uciekać, tak na dzień dobry. Jak gdyby nigdy nic. Wow, świetnie po prostu. Chęcią przyjąłbym porady po prostu, co zrobić, żeby nie uciekały. Nie, ale to szczerze wydaje się nierealne, jak tak pierwsza tura jego, to jest od razu ucieczka. Aha, i ten też od razu ucieka. No cóż, to mógł być błąd ze spory. Ale szczerze, chciałbym też to być bardziej. No, może nawet nie tyle interesujące, co sprawiedliwa. Nie. Jeden od razu będzie uciekał, jak tylko się zacznie. Już od razu w tybie ucieczki. Drugi zaraz też ucieknie. I tak dalej. Wydaje się to co najmniej trochę nieprzyjemne. Okej, okay, i teraz co się stanie? A, okej, okay, dobra, to po prostu za każdego dostajemy na błogosławieństwo. Dobra. Okej, okay, to nie było coś takiego złego. Teraz encounter albo transaction. Encounter, jeśli już. To prawda będzie tutaj wydarzenie, które utrudni teoretycznie walkę w jakiś dziwny sposób, ale... Ale tak, niech sobie będzie. Okej, znowu to samo co zwykle. Oba. Jak zwykle wezmę oba, bo co? Ja powiedziałem, że i tak będzie to samo co zawsze. Ty proszę jednak inne postaci zarzucili tym razem, czyli innych wrogów w sumie.
utrudniając sytuację. Nie przeczę. Nie jakoś bardzo, ale nadal utrudniając. Potrzebujemy czy nie? Nie, nie potrzebujemy. Od razu zaktywujemy to. Dobra, piękne, piękne. Wszystkie efekty weszły. Nie wolno używać skillów, zrozumiałe. Welt na tym niestety bardzo ucierpi, ale no, zrozumiałe. Jak nie wolno, to nie wolno. No i znowu to coś. O czym, jak mówiłem, nie mam pojęcia, jak usunąć całkowicie. Okej. Atak podstawowy jest razem zakazany. Okej, no to skill. Welt będzie zadowolony. To bardzo nawet, bym powiedział. A będziemy sobie jakiś efekt res, albo nie wiem co. I tak, no Trailblazer, niestety będziemy musiał dostać wściekłość tego dziadostwa. Ale no, tak trzeba, to trzeba. Dobra, przebijamy też to. I tak, pierwsze wykończone. Drugie zaraz też wykończymy. Nawet jeśli nie przez zwykłą skuteczność, to po prostu przez przemęczenie wrogów. Ale tak, ładny bzes. Świetnie. Dobra. Dobra. Czy uda się, zanim będzie miał turę? Bardzo możliwe. Dla bezpieczeństwa jeszcze zarzucę takie coś. Nie udało się, ale na szczęście damage overtime wykonał robotę za nas. Dobra. Niech będzie to. I tak nie jest jakieś szczególnie potrzebne. I teraz tak. Biorę to. To będzie świetne. I możemy dobrać kolejne. Wezmę to. I idziemy dalej. Jest to już... 12, okej, czyli kończymy. Ostateczne spotkanie. Idziemy na spotkanie z... Kawką. W takim wypadku full focus. Musimy ulepszyć najważniejsze, najpotężniejsze, najprzydatniejsze rzeczy. Jakoś mam nie najwięcej. Jak będzie to? Tak, to też możemy wziąć. To jest to? Okej, to też. Okej, dobra. To niepotrzebne, to niepotrzebne. Oczywiście, że to też. Nie widzę, że Abundance jest naprawdę piękne, potężne. Ale tak, to już jest... to nie. To też nie to, gdzie to jest? O, to się przyda zdecydowanie. I więcej już nie możemy ulepszyć. Ale... za to pójdziemy na bossa! Na kawkę! No harm in trying. Która ma asystę. Ale czy będzie to potrzebne? Nie wiem. Na pewno to, co wiem, to to, że musimy zarzucić wszystkie efekty. I atakujemy Weltem. Okej. Okay. Kawka. Kawka, kawka. Muszę przyznać, że pierwsze moje spotkanie z nią jako oponentem nie należało do zbyt trudnych. Była delikatnie irytująca przez jedną swoją właściwość, żeby nie mówić więcej. Ale to delikatna irytacja, nic więcej. Nie wiem, jakie inne rzeczy tu by musieli poddawać, żeby to miało stać się czymś niebezpiecznie ryzykownym. Okej, okay, nic szczególnego.
jak mówię, delikatna irytacja. Całe szczęście. Tylko delikatna irytacja i całe szczęście, że to wzięło. No w sumie... Może całe szczęście, ale... Zostawmy jedna rzecz. Co by się stało, gdyby tu wziął Trailblazera? Czy to... Czy on by dawał jej tarczę? Czy jak? Nie wiem. Ale tak, co by się nie działo? Musimy niestety chwilę poczekać, aż Walt wróci do nas. A póki go nie ma, no co? Jakoś to przeżyjemy. Możemy i tak spokojnie się przejmować niczym. Dobra. A jak wróci, to wróci. Jak nie wróci, to też. Żaden problem. O nie. Tyle ataków. Tyle ataków. My tutaj powinniśmy być już martwi. A nasz HP jest prawie pełne. Nie, ja tego nie umiem wytłumaczyć, czemu tak to się dzieje, ale... Poza tym, że jestem ogólnie mówiąc zadowolony z tego, jak to wygląda. Że mi radzę, w takim sensie bardziej. Tak totalnie naprawdę nie rozumiem, czemu to jest takie proste. Z perspektywy po prostu... Jakiegokolwiek wyzwania? Co to był za efekt w ogóle? Ha. Nie wiem, co się dzieje, ale okej. Dziwny efekt. Jakiś dziwny efekt. To by tutaj tak nie było, co możemy spokojnie zarzucić. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zboostować sobie ataka, niż samo czyste leczenie, więc nie przejmujmy się tym wszystkim. No, i nic się nie stało. Ale niestety widzę, że to się zbliża, ta aktywacja tajemnicza. Więc no, musimy się śpieszyć z pokonywaniem kawki. Wciąż z tym jest tą rundą pokonywania krawki. Nie ukrywając, będzie jeszcze jedna. Tutaj leczymy, nakładamy jeszcze więcej damage overtime'ów. Po prostu damage overtime goes byryry. I... Aha. Niektóre postacie po prostu atakują inne nasze postacie, ale nic z takiego znowu poważnego. Powiem szczerze, może to byłoby wyzwaniem, gdyby to, że w tym samym momencie dają nam Abundance. Ale tak nie żartując, przez to, że Abundance dostaliśmy, to jest tak dziecinnie proste. Nieważne po prostu, ile obrażeń nam zada, z tymi efektami Abundance jedno leczenie mamy prawie maksa, na każdym. W sumie mogą rzucić zwiększenie ataków. Nie to, co tu rzuciłem, ale okej. Nie jest gorzej tak. Dobra. Zarzucamy miliony znowu efektów. Wtedy teraz masz trzech przejmie. Co było tego głupio, że też to rzuciłem, jak oni zaraz zostaną przyjęci, no ale trudno się mówi. Na szczęście te ataki nie są już tak potężne, jak mogły być. Oj. Dlaczego on się robi niebezpiecznie? I nawet bardzo niebezpiecznie. A tak gadałem, że to jest proste. Czy ja to przegram po prostu... Witaj, siostra. Przez pecha? Bo inaczej tego nie da nazwać niż pech, po prostu. Tak, ja... Przegram tylko boss fight i to wszystko. Tylko przez coś miałem pecha. Miałem pecha po prostu z jednym efektem. Siostra. To jest podobno, że przegrałem dosłownie w ostatniej chwili. To i tak, że to było trudne. To było dziecinnie proste, tylko miałem pecha po prostu z jednym działaniem.
jeden ruch źle wykonałem po prostu. Gdybym zamiast leczenia w jednym momencie był atak, to pewnie bym wygrał. Ale trudno, stało się. Tak czy inaczej, no. Nie najlepszy efekt. Tak czy inaczej. No. Jako, że nie mam cierpliwości do tego teraz, po tym co się stało, to powiem tyle. Odbierzmy nagrody za to wszystko, co żeśmy poznajdywali. A potem... Zobaczymy, ile mogę wysłać tych wszystkich. I można powiedzieć, tego po prostu wyślijmy już trochę wishów. Przepraszam, warpów. W sensie, będę próbował jeszcze raz, ale zanim to najpierw muszę naprawdę wszystko zobaczyć, co się dzieje, jak się dzieje, po co się dzieje, na co się dzieje. Okej. Dobra. Okej, dobra. A tutaj co jest? Dobra. Okej. Ciekawe achievementy są. Dobra, tutaj ktoś jeszcze na mnie krzyczy. Co to jest? Okej. Tu jest new? A dobra, to że po prostu jest ten świat piący. Dobra. W takim razie zobaczymy, ile tego mam. Tak mało brakuje, bym miał... Ach, dobra. Jak tak mało brakuje, to idę. Idę, bo przypomniałem sobie, że... Jest efekt, którego... Tak jakby, znaczy... Rzecz, której nie ruszyłem. Bo chciałem celowo zobaczyć tutaj. No właśnie, na streamie. Więc tak, zrobimy to. 40 witchy wysyłamy. Warpów. I z generałem, czy bez generała, lecimy znowu na walkę z kawką. Okej. Okej. I dołączamy do pierwszych walk. Na razie jest to Featherwave, czyli waga letka, czarno piórkowa, potem będzie jakieś tak powoli i w końcu możemy wygrać z miliony rzeczy. Czekaj, tylko 20? Okej. Wydaje mi się, że tutaj... Jak to powiedzieć? O, proszę. Można sobie generała potestować. Dobra, to wezmę generała. Zamiast Seal na razie. Ale resztę muszę akurat wziąć normalnie. Nie. Już to mówiłem, powtórzę to po raz kolejny, nie będę zbierał mamusiek. A nic z tego typu. Ja biorę po prostu te postacie, które mnie się podobają się. To jest jedna opcja. A druga, będę i tak próbował zdobyć jeszcze przy okazji, tak mówiąc wprost, wszystkie postacie. Tak długo, jak mam okazję. A teraz zobaczymy, jak to pięknie zadziała. Poza tym, że no, to już będzie świetnym efektem. No i to się ma co ukrywać, nie spodziewałbym się tutaj nie wiadomo jakich wyzwań, to jest w końcu początek dopiero. Ale tak, no, wygrana. Świetnie. Dobra, potem. No. Tak, wiem, że dwukropek chwały, ale no. Tak czy inaczej, ja tłumaczę i będę to zawsze powtarzał. No ale po prostu będę zawsze powtarzał, że niekoniecznie jestem z tych, co właśnie jakieś tak zbierają tak zwane mummies, hot boys czy coś, nie? Ja po prostu biorę postacie, które mi się spodobają gameplayowo, albo pod jakimś innym względem, albo próbuję zbierać wszystko. I jest jeszcze do tego jedna specjalna kategoria, która nazywa się zbieram to, co w ciebie wkurzy, siostra. Że ja to mam, ty tego nie masz.
Ale o tym to już też powinnaś wiedzieć dawno, że to też robię, więc no. Nic nowego. No kurczę, ten generał naprawdę by się przydał. Mhm. Przydałby się to bardzo. Zaczynamy jeszcze raz. I teraz w ogóle ciekawa sprawa. Jakim cudem oni... Ale dobra, nie powinni się o to pytać. Bo w sumie sam wiem, jak podchodzi do tych wszystkich spraw właściciel tych arm. Ale co ich skłoniło, żeby w ogóle potwory z fragmentum wpuszczyć na arenę? To mnie tak zastanawia, mnie osobiście. Nie jako mnie. Ale mnie jako Trailblazera. Może mniej już. Tak wiem. Trailblazer miał okazję poznać. Jak to się określić? Podejście, to jest chyba dobre określenie. Do tego biznesu. Właściciela. No fajnie by było, gdyby przyszedł. Jeśli nie przyjdzie, to trudno się mówi. A jeśli przyjdzie, no to świetna sprawa, będę go miał. Zbuduję go bardzo szybko i będę go grał sobie fajnie przez podfale łapy. Dobra. I teraz co będzie ostatnie? Uwaga, uwaga, uwaga. Mhm, super. Super. Jakby nie mógł dostać czegoś lepszego. Przecież nie, żeby nie rzekał. Po prostu wiem, że jak to się nazywa, no. Moja drużyna nie jest najlepsza na nich akurat. Ale to, no, tak powinien sobie poradzić jakoś z nimi. To jest tylko kwestia tego, jak długo mi zajdzie na to. Dobra. Oczywiście używamy wszystko. Bije nie najwięcej, niestety. Naprawdę są słabe liczby, no ale przynajmniej fajnie bije. Jeśli chodzi o no, animacje, efekty, to jak samo to wygląda. Pod względem tego, jak można się fajnie to kombinować z innymi rzeczami. Bo też na po prostu pod milion follow-upów mogło być naprawdę czymś teoretycznie interesującym, bądź śmiesznym, zależy jak to określić. I nie mam energii. A szkoda, bym mógł sobie fajnie podładować to, ile będzie tych ataków z follow-upu. Neverworld. Dobra, już rozumiem, co jest taką przewagą. Jak przełamie raz, to... Wszyscy nagle dostają. Tak. 40 powiedziałem, swoją drogą? Ja bym miał teraz 30, nie 40. Do wysłania. 40 wymagało 6400. Jeśli się nie mylę. Kryształów, ja tyle nie będę miał. Ja bym miał dopiero 4800. Trochę mniej niż 6400. Nie, żeby to było jakoś istotne, wielce, tak czy inaczej jeszcze dużo z czasu, żeby spróbować zgarnąć. A i w ostateczności zawsze mogę wziąć, wiadomo. Jak na 35? Na 55. Jeśli nie wiesz, to zaraz ci pokażę, że 55. No i ważne są takie, że jest nieogarnięty, co już tutaj widać wprost po jego różnych rzeczach. No nie jest po prostu do końca ogarnięty. Lightcone też dostał totalnie nieodpowiedni na siebie. Trzeba to przyrównać do typowego, dajmy po prostu, noblesa postaci na Asterqueście. Okej. Okay. Mogę się teraz zapisać na kolejne. Coś jeszcze coś innego? A, czy są jeszcze dodatkowe ogólnie, za co? Okej. Okay. Nie przeszedłem w 8 rund, niestety. Może ich spróbuję kiedy indziej jeszcze raz. A póki co... Nie to chciałem. Zobaczmy, nie ten przycisk. Ja tego mam, bo już nawet nie pamiętam. Będę musiał jeszcze
kilka razy zawalczyć. Teraz od razu po prostu spróbujemy jak najwięcej. Mhm. Nie mam za dobrych tutaj postaci do tego. Hook? Serio? Hook jest fatalną postacią, ale dobra. Czemu nie? Mogę spróbować. Takie coś. Będę tego pewnie żałował, ale... Ale tak, wyjątkowo po prostu wezmę raz na sprawdzenie. Nie tak. Ciekawe. No to potem co o tym to powiedział? Potem jak się nazywa, to... Nie to, że coś, ale... Jak to się nazywa? Dosłownie to jest gościu, którego też... pobiliśmy... jedną kwestią, żeby powiedzieć. Wow! To było ciekawe! Ja to znam. Też nadal nie ma czego się spodziewać po takich przeciwnikach. To jest nadal bardzo wczesny etap, ale... Ale tak, no... Bardzo. Bardzo szybko to uszło. Ładne. Ładne. Wielki bonus do crit damage'a, okej. Losu, 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 losu. I... Mamy zwycięzcę! Zwykłe muchy! Mój w ogóle piękna nazwa. Wiele gołębi! Widzicie? Ja mówiłem, że to są jakieś nietoperze czy gołębie, ale nikt nie wierzył, nie! Aż gra w końcu mi zaufała. Więc pamiętajcie, jeśli coś lata, jest to gołąb. Ta mądrość życiowa wam pomoże naprawdę łatwo rozpoznać gołębia. I widzę, że ta gra się z tym zgadza. Co? Jak nie ma się w TV Lam? Przecież ja to często mówiłem. Siostra! Ty mi tu nie zarzucaj, że się bawi jakieś TV Lamy, bo ja zawsze ci mówię, że jeśli coś lata, to to jest gołąb. Okej. Great. Co się dzieje się w ogóle? Nic szczególnego. Ładne obrażenia. Nadal uważam, że obrażenia są w miarę ładne. Haha, o to ci chodziło, okej. Okay. A to wiem, tylko że myślałem, że chodzi o coś innego. A poza tym... Muszę, przecież jest mem. A wiesz, że ja lubię memy. I piękna animacja, w której ona nawet nie umie kontrolować swojej maszyny. Co pokazuje prawdziwą naturę dziecków. Dobra. Mam jeden, co znaczy, że... Spokojnie mogę tego użyć. Patrzę też na... kolejność tur. Okej. Barylu za 780, okej, okay, piękne. Okej. Okay. Świetny efekt. Ostatnie losowanie. I przy okazji to, co jeszcze chcę zobaczyć, to muszę zobaczyć, jaka jest ta kurtka. Okej, to jest jej takie dosyć typowe. To jest takie chyba typowe naprawdę dla hook. No, a talentów wiadomo. A ten zestaw nawet. W sensie, no, nie okaziłbym, żeby to było jakieś szczególnie dobre, ale przynajmniej jest ognisty zestaw. Eidolon 3, okej. Okay. Mhm. Ciekawe ma tytuły, dosłownie. Ja
ale fajne ma nazwę. Na pewno fajne Eidolony i takie. Takie dzieckowe z nazwy. Podobało mi się. W ciągłości 3. Dobra. Zaczynamy. Zaczynamy bitwę. Okej, to będzie trochę większym wyzwaniem, jak widzę, nie mam jak przebić tej słabości, ale damy radę, mam nadzieję. I ponownie, jedzie na swojej wspaniałej maszynie, która nie umie być kontrolowana. I to Bailu ze swym... Hiya! A cóż, typowe. Dobra. Okej. Ta walka, że muszę przyznać, wylosowała naprawdę nie najlepiej dla mnie. No ale może uda się jakoś to jeszcze przetrzymać i przezwyciężyć. Działań nawet nie będę sprawdzał. Będą ci ten poziom sprawdzać działania Hook, skoro nie przychodzi. To jest jedna z... trzech? Przynajmniej tak myślę. Nie jestem pewien. Ale tak, ogólnie wydaje mi się, że z trzech postaci, które do tej pory nie przyszły, mimo tego, że są czwórkami. I nie wiem, czemu czuć z niej trochę takiej Klee vibe. Szczerze. Osiem rund. Narzekam, że to jest niedostosowane. A udało się w 8 rund nawet. To nie do końca tak działa, ale okej. Dobra. Mogę tu się zapisywać na kolejną bitwę, ale tu za chwilę. Może już stać minuty. Minimalnie zabrakło, chciałem powiedzieć, że może już starczy. W takim wypadku lecimy na Weld. Wait. Okej, czyli znowu follow-upy. Arlana Sampu Hook. Okej, czyli dobrze kojarzymy. Czyli to jest pod follow-upy, kiedy niestety nie mamy za dobrych follow-upów. Ale Ultimate są traktowane jako follow-upy. I teraz tak. Serval na pewno bardziej ograniczony niż to Maja, więc wezmę. A, i teraz tak. Kogo muszę wziąć? Czyli wezmę tak. To nie będę miał lekarza. Co może być ryzykiem. Ale spróbuję. I podobnie losujemy. Dobra. Dobra. Czyli zwykła straż miejska. Nie jest najgorzej. Time for the main event. Turn it up. Let's begin. Ja to zaktywuję, bo czemu nie? Ładny efekt. Dobra. Kru, tak, oczywiście. Dołączyłaś do klubu Herty. Rozumiem. Ja się rozumiem, że Herta może być mocny, czy to jest mem, ale... Tego jest za dużo wszędzie. Okej. Okay. Te nazwy naprawdę... Nie, te nazwy to naprawdę są suchary, często. Ale dobra. Podobają mi się. Oczywiście. Po prostu użyjmy tego, czemu nie? Dziękuję. Już? Myślałem, że to będzie czegoś więcej.
Okej. I to też jest ktoś, z kim walczyliśmy już, jakby to powiedzieć, ostatnio. Nie pamiętam, czy była to ta dwójka, czy było jakoś inaczej, ale wydaje mi się, że z nimi też walczyliśmy. Okej. No tak, pisanie na telefonie być trudna rzecz. Pisanie na telefonie być trudna rzecz, a to prawda. Ready to lose your you can fight it or rock with it. Okej, świetnie. Ja się kupię, zastanawiam się, świetnie, bo uwielbiam te robociki w walkach takich jak te. Bo dzięki nim można dużo łatwiej eliminować też tych dużych. Przez te fajne eksplozje. Dobra, i boom, pięknie. Dobrze, Welt, zarzucamy Bursta. Przepraszam, Ultimate'a, tak, wiem, już się poprawiam, nie trzeba krzyczeć. Nie mam skill pointów niestety, ale dobra, i tak nie będzie chyba potrzebny. To była walka trzecia. Tak, chyba. Trafiła się dosyć przystępna, prosta. Mhm. I ostatnie, proszę, żeby to były gołębie. Ja się wiem, że prawdopodobnie nie będą to gołębie, ale... Ale no, gdyby dostać jak na ostatnią walkę gołębie, to wyobrażacie sobie... To byłby śmiech na sali wywołać. Ostateczne starcie konkurencji, jakiś wielki, legendarny pojedynek powinien być przeciwko... oponentom. Twoim oponentem jest stado gołębi, po prostu. Nie. Zależy w jakim sensie, jeśli chodzi o postać, czy bardziej jeśli chodzi o... o to, jak działa w gameplayu. A! Szczerze? Po tamtym po teście, kiedy ona była na banerze, wydawała się dosyć słaba, ale tutaj... no nieźle to wyglądało. Więc... no... Nawet. Tak to mogę nawet wyokreślić. Osobiście nie wiem, czy po prostu jako tako w mojej grupie byłoby miejsce dla niej. Więc wiem, żeby zastąpić w tym, co obecnie noszę. Oczywiście czasem to się może zmienić, ale... no, mówiąc po prostu, wydaje się być... delikatnie mówiąc, okej postacią. A też niczym wybitnym szczególnie. Też nie ukrywam tych gier. 100% skupienie na atakowaniu jednego celu. Na postaci, która teoretycznie powinna być distraction, jest... dla mnie przynajmniej zastanawiające. Trochę. Bo z tego, co się orientuje, distraction powinno być ogólnie takie do walka, nie koniecznie jeden cel, dwa cele. Przynajmniej tak mi się to zawsze wydawało. Co może właśnie, może być jeden cel, dwa cele, może być dosyć wytrzymałe. Proszę, 7 rund, jeszcze krócej niż ostatnio. No cóż, może to jest kwestia jakiegoś innego, nie wiem. Ale tak, tak, dziękuję za to, tak, tak, tak. I więcej nie możemy robić, okej. A co ty myślisz, że starczy? Proszę, powiedzcie, że starczy. Starczy! Dobrze. 30 warpów tak na zakończenie ewentualnie spotkania. I... nic. To się będzie coś, ale no... nie będzie to jeszcze piątka. Okej, Amber. Oczywiście. To. Ale proszę, siostra, rzuciłaś na mnie klątwę. A reszta taka typowa z tego, co widzę. Nie widzę tu niczego dosłownie, co by mogło mnie ucieszyć wyjątkowo. Ale tak. Wysyłamy kolejne. 10. Właśnie, chyba jeszcze mamy jakiegoś biletu pojedynczego na tego, na normala, że tak nazwę. Okej. Okej, typowe. Siostra! Ty rzuciłaś na mnie klątwę, jestem tego pewien. Jestem tego pewien, rzuciłaś klątwę. Nie wymawiaj się, że nie, ja wiem, że rzuciłaś.
proszę, Sus przyszła. W końcu. I w ogóle Double Four Star, okej, okay, nieźle. Ale wreszcie Sus przyszła. Liczyłem na to, że nie przyjdzie. W sobie spodziewałem się, że raczej jej nie będzie. Ale no, fajnie, że jest. I uwaga, uwaga. Niestety. Nie dziś, nie tym razem. Nie dziś, nie tym razem. Przeklikujemy. Kolejna Sus. Dobrze. A mnie się podobie. A mnie się podobie. Szkoda, że nie było Double Four Star, ale okej. I gdybym chciał, to w tym momencie jestem w stanie wziąć tutaj... Ile jeszcze tego? 18. A dałoby to w sumie ile? Gdybym wziął tą 18? Bo to mnie coś zastanawia, na ilu obecnie jesteśmy. Okej. Okej, jesteś na bardzo mało. Tylko 9. Czy 39, okej, okay, to jeszcze za wcześnie. Oj, to niestety za wcześnie. Dobra, a nie, jednak nie dostałem biletu kolejnego tutaj. Okej. No to trudno się mówi. A chyba investigate jakiś? Co jest kliknięcie, którego nie zrobiłem wcześniej? Mhm. Dobra. Jeden dzień może zobaczyć pudełko. A póki co zobaczmy, która to będzie Tingyun, bo... Bo 2 i 3. Co my tu mamy? Jakie 49? 30 wysłałem. 39. Ja to wiem, ale to i tak mało. Dobra. Przy okazji jeszcze muszę zrobić jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o Sus. Sus musi dostać swojego własnego, prywatnego late cone'a. I okej, okay, pierwsze było... Okej. Okay. Coś takiego. Świetny efekt. Wiem, że będzie prawie soft, ale... Powiem, jakie 14, mam 18 z biletów. No dobra. Tak czy inaczej, chyba na tym warto byłoby zakończyć wszystko. Do kawki i innych rzeczy powrócę oczywiście. Nawet prawdopodobnie niedługo. Więc tutaj jest w ogóle, da się jakieś wejść? Nie. Ale jakby to powiedzieć, no... Znaczy nie teraz, bo patrzę na to, że tylko ty siedzisz tutaj, siostro, to... To nie ma co. To jedna rzecz, a druga... No teraz misja już trwa dosłownie prawie 2 godziny, co? Na razie mi wystarczy. Pomijając też kwestię godziny. I to, że lada moment... Wiesz, lada moment będzie, więc... Po prostu... Dziękuję, jeśli ktokolwiek tu siedział, nawet po cichu. Bez pisania. I do zobaczenia już... Prawdopodobnie za kilka dni na kolejnym streamie. Będziecie. Bo niestety z tym moim streamowaniem to jest strasznie regularne, ale z drugiej strony... To jest też największą zaletą. Mogę zawsze sobie stwierdzić, że zrobię stream. Tak po prostu. I zrobię niespodziankę komuś, ale... Starczy takiego głupiego gadania, po prostu dzięki wam. I oby następna transmisja była już tą, w którym... No, w której zgarniemy generała. Chociaż nie ukrywam, będzie może nie najłatwiej, bo... A nie, w sumie nie będzie tak. Jeśli... Nie wyjdzie wersja 1.1, wersja 1.1 będzie. No, następnie. No bo to może inaczej. Przemyślę pomiędzy tym a następnym streamem, czy wydam te swoje kryształki, czy nie. No a teraz starczy naprawdę tego, bo się zaczną mieszać w swoich słowach i gadać głupoty. No, trzymajcie się i hej, hej. Czy coś.